Nikt o tym nie chciał mówić. A Franciszek to napisał jako główną zupełnie ideę swojego ostatniego dokumentu. Źródłowe doświadczenie dla Kościoła to jest doświadczenie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, doświadczenie w Duchu Świętym, wydarzenie kerygmatyczne. Chrystus żyje. Dlatego w dokumencie podają takie dwa istotne cytaty. Jeden, do którego my się już pewnie wszyscy przyzwyczaili, to jest cytat z Benedykta XVI, że wiara chrześcijańska nie jest światopoglądem, nie jest wyborem tradycji, nie jest systemem etycznym, tylko jest spotkaniem osoby z osobą Jezusa Chrystusa. I za tym cytatem idzie jeszcze drugi, to musi być od Franciszka, bo cytat jest z Oskara Romero. Jeśli by dla nas chrześcijaństwo oznaczało przestrzeganie norm, przestrzeganie przykazań, wyznawanie takich czy innych zasad, to by była tragedia. I papież cytuje Romero, biskupa Romero, i mówi: chrześcijaństwo to osoba, chrześcijaństwo to Chrystus. Chrześcijaństwo to Chrystus. Chrystus żyje. To jest doświadczenie źródłowe dla Kościoła. Tego nie ma. Nie ma żadnej pięćdziesiątnicy. Nie ma żadnej pięćdziesiątnicy, jak nie ma tego doświadczenia. To jest to, co trzeba ciągle i ciągle o tym mówić. W listopadzie w Rzymie będzie wielka konferencja organizowana przez Papieską Radę do spraw krzewienia nowej ewangelizacji. Arcybiskup Fisichella ją organizuje. Z całego Kościoła ściąga ludzi, żeby porozmawiać o pięcioleciu adhortacji Ewangelii Gaudium. Przeczytajcie Ewangelii Gaudium. Nie ma ważniejszego dokumentu papieża Franciszka. To jest jego dokument programowy. To jest taki dokument, w którym on mówi, że tu nie będzie debaty, tu nie będzie dyskusji. Można o wszystkim z nim dyskutować, ale nie o tym, co napisał w Ewangelii Gaudium. I w Ewangelii Gaudium jest cały potężny rozdział o kerygmacie. Wreszcie papież wytłumaczył, co to znaczy, że kerygmat jest pierwszy. To znaczy, że jest pierwszy zawsze. Nie, że jest pierwszy raz w życiu. Tak? Kiedyś ktoś ci powiedział kerygmat, ciebie to nawróciło, a teraz to już jest czas w twoim życiu tylko na katechezę. Będą cię uczyć i uczyć i uczyć. Bo ty kerygmat to słyszałeś 48 lat temu. Pierwszy zawsze, to znaczy na każdym etapie musisz położyć ten sam fundament, którym jest kerygmat. Klerykom to mówię tak, idziesz do seminarium, musisz mieć powiedziany kerygmat. Na pierwszych rekolekcjach musisz mieć kerygmat. A siostry zakonne mają kapitułę. Co jest warta kapituła, jak nie powiedział nikt na kapitule kerygmatu? To o czym będzie rozmawiać? O kroju welonu? Po co to robisz? Jaki masz motyw? Jaki jest fundament? Na czym to zbudujesz? Ale to Franciszek napisał w Ewangelii Gaudium. Absolutnie cudowny dokument. Niesłychana adhortacja. Niesłychana. Jezus żyje. Przed małżeństwem też kerygmat. I na rocznicę na przykład małżeństwa kerygmat. I przy kryzysie małżeńskim kerygmat, a nie psycholog od razu. No. Może najpierw kerygmat. Nie mówię, że psycholog niepotrzebny, może czasami potrzebny. Chrystus żyje. Papież wyciąga z tego najpierw takie dwa wnioski dla każdego osobiste. Jeśli Chrystus żyje, to po pierwsze, już nigdy nie będziesz sam. Usłyszcie to. Już nigdy nie będziesz sam, bo On żyje. I po drugie, też osobiste, ostatnie słowo w życiu nie należy do zła. Jeśli Chrystus żyje, to zło nie ma ostatniego słowa. To jest pierwszy wymiar, on jest bardzo osobisty. Ja muszę powiedzieć, że jak czytałem Chrystus Vivit, to cały czas w głowie mi
szukałem miejsca biblijnego. Gdzie to jest? Bo miałem ciągle... To wiem, że to gdzieś jest, nie? Jest. Wiecie gdzie? Pamiętacie? Jak Festus woła, przychodzi do króla Agrypy. I mówi, mam tu w więzieniu jednego człowieka, którego zostawił poprzedni. I zaraz po tym, jak nastałem, to sprowadziłem jego przeciwników i się spierali o jakiegoś Chrystusa, zmarłego Chrystusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Mieli tylko spory o swoje wierzenia i o jakiegoś Chrystusa, zmarłego Chrystusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. To jest to, co jest źródłowym doświadczeniem chrześcijaństwa. Siedzisz w więzieniu, tak jak Paweł, i jesteś w stanie każdemu mówić, Chrystus żyje. Chrystus żyje. To doświadczenie, Franciszek mówi dalej, byłoby dobrze, gdyby było doświadczeniem wspólnotowym. I to jest istotne, że żeby nie przeżywać kerygmatu wyłącznie w sposób indywidualny. Kerygmat się musi przełożyć na relacje wspólnotowe. I tak jak odmładza się chrześcijanin w tym doświadczeniu źródłowym, że odkrywa na nowo Jezusa jako Pana żyjącego w Duchu Świętym, tak samo Kościół, wspólnota się rodzi z tego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. I ta młodość jest Kościołowi potrzebna. I ta młodość, o której papież mówi, się sytuuje między takimi dwoma skrajnościami, które są nie do przyjęcia, a o które stosunkowo jest nietrudno. Pierwsza to jest taka młodość, którą by chcieli niektórzy rozumieć jako dostosowywanie się do nowoczesności. Kościół się będzie odmładzał, jak się będzie dostosowywał. Taka tęsknota. Teraz wszyscy o tym mówią, nie? Że widać gołym okiem, że trzeba znieść celibat, a Kościół jak się uparł, tak się uparł. Trzyma się tego celibatu, czepił się jak rzep psiego ogona. Z duchem czasu. Z duchem czasu. Jak teraz, jak ksiądz zostawia kapłaństwo i jeszcze to ogłasza, dzisiaj to jest moda, i jeszcze mówi właśnie, a ona ma na imię tak i tak, i wreszcie będziemy szczęśliwi, to pod spodem wszyscy piszą gratulacje. I nareszcie. No, wreszcie jeden zrozumiał, o co chodzi w naturze mężczyzny. Dostosować się. Tak dzisiaj już nikt nie żyje. Franciszek mówi, dajcie sobie spokój z takim pomysłem na młodość. Ale być może dlatego, że takich postaw, o których mówię, karykaturalnych nie brakuje, to nie brakuje też tych, które są dokładnie przeciwne. Czyli Franciszek mówi, unieruchomienie w przeszłości. Unieruchomienie w przeszłości. To jest, wiecie, to jest takie przekonanie ludzi, że dobrze to już było. Dobrze to już było. No teraz to już będzie tylko gorzej. A w ogóle to widać gołym okiem, że już jest gorzej. Unieruchomienie w przeszłości. Kiedyś to było fajnie. I to się sprawdzało. I to działało. Wszystko, co trzeba zrobić, to tylko wrócić do tego, bo to działa. W ogóle właśnie z takim sentymentem, że nie było to jak dawniej. Zawsze jak ktoś mi tak mówi, to mnie się przypomina taki piękny tekst Miłosza na Kulu. Jak Miłosz dostawał doktorat honorowy i mówił swój wykład doktorski, to powiedział takie dwa zdania chyba, nie wiem, czy mi się dwa czy trzy ułoży. Mówił tak, że im jest starszy, tym mniej jest przekonany do takiego podziału czasu na normalną przeszłość, nienormalną teraźniejszość i fatalną przyszłość. I puenta była taka. Teraźniejszość była nienormalna zawsze i normalniała tylko we wspomnieniach. Dzisiaj jak gadacie z ludźmi, którzy są tak powiedzmy w wieku 60 albo niech będzie 55+, to mówią, nie było tak źle za tego komunizmu. Jeszcze chwila i ogłoszą, że było normalne.
Ja wtedy dostaję drgawek, nie? Bo sobie przypominam, jak pobili mojego brata, albo jak bezpieka zrobiła nalot na moje mieszkanie. Więc jak ktoś mi mówi, że wtedy było normalnie, to ja dostaję drgawek. Ale to jest zdolność nasza ludzka, że po jakimś czasie mówisz, że wtedy było normalnie. To dziś jest nienormalnie. Ale przyszłość już jest tylko fatalna. Myślenie ewangeliczne jest dokładnie na odwrót. Ewangelia jest przed nami. Nie za nami. Za nami są próby czynienia Ewangelii ciałem. Fajne próby, lepsze, gorsze, różne. Ale Ewangelia jest przed nami. Franciszek mówi tak, to jest piękne. Korzenie to nie kotwica. Przeszłość jest potrzebna jako korzenie. Korzeniami czerpiesz soki, czerpiesz wodę, czerpiesz życie. Potrzebujesz korzeni. Korzenie to nie kotwica. Trzymają cię tak za pysk, że się nie ruszysz. Więc to jest, myślę, taki, to są intuicje papieskie, które służą temu, nie, jak być człowiekiem, który jednocześnie żyje tradycją, ale żyje nią z racji na przyszłość, nie na przeszłość. Na przyszłość. Jesteś zakorzeniony, bo chcesz się rozwijać, a nie chcesz się zwijać. Ważne, żeby to było doświadczenie wspólne. Tam jest w ogóle w tej adhortacji dużo przysłów, najczęściej afrykańskich. Fajne rzeczy tam papież cytuje. No i na przykład jest takie przysłowie. Jak chcesz iść szybko, idź sam. Jak chcesz zajść daleko, idź z drugim. I puenta, nie pozwólmy, by nas okradziono ze wspólnoty. Ale może ktoś woli chodzić szybko niż dalej. Dzisiaj mamy taki moment, nie? Żeby było szybko, żeby było zaraz, żeby było natychmiast. To osiągasz sam. Ale jak chcesz zajść daleko, musisz iść z innymi. Czytałem w poprzedniej książce Saksa, on dużo książek fajnych napisał. Poprzednia książka Saksa jest o przemocy religijnej i Saks zaczyna tę książkę od takiego obrazka. Idzie dwóch facetów i spotyka lwa. I jeden siada i wiąże trampki. I ten drugi mówi mu tak, po co wiążesz te trampki? Przecież i tak nie będziesz biegł szybciej niż ten lew. A on mówi, nie muszę biec szybciej niż lew, muszę biec szybciej niż ty. To jest nasz świat. To jest nasz świat właśnie. I wtedy biegniesz szybko. Sam. Bez wspólnoty. Nie pozwólmy, by nas okradziono z braterstwa. I trzeci moment istotny tej młodości Kościoła już to jest misja. Bo o misji mówiono w Kościele zawsze. Misja jest znakiem młodości. Znaczy, chce ci się jeszcze wyjść. Padały bardzo ważne słowa na określenie tego, jak dzisiaj Kościół rozumie misję. Kluczowym tekstem, jaki czytano na synodzie, namawiam was na lekturę tego tekstu, to jest Łukasz, rozdział o uczniach idących do Emaus. To jest obraz dzisiejszego człowieka. Bardzo często obraz kogoś, kto kiedyś był ochrzczony i opuszcza Jerozolimę, opuszcza wspólnotę i odchodzi, zmienia kierunek drogi. We wierze szedł ku Jerozolimie, a teraz odwraca się od Jerozolimy i wchodzi na drogę niewiary. Tym dwóm uczniom, którzy odsuwają się od Chrystusa, odsuwają się od wydarzenia paschalnego, w drodze niewiary, Jezus zaczyna towarzyszyć. I to słowo towarzyszenie było słowem, które padało najczęściej na synodzie. Znaczy dzisiaj
misja w dużej mierze to jest towarzyszenie człowiekowi. Że dzisiaj albo wchodzisz w relację, albo się nie odzywasz. Bo bez wejścia z kimś w relację, wszystko co mówisz powoduje reakcję opór. W imię czego? Po co? Dlaczego? Jezus, to jest przepiękne, że Jezus towarzyszy uczniom, którzy odchodzą od wiary. Idzie z nimi. Oczywiście idzie nierozpoznany, bo oni się stali niewierzący. Ale On przy nich jest. On przy nich jest. I słuchaj. Drugie słowo, które było pewnie w kolejności właśnie też najczęstsze drugie słowo na synodzie. Towarzyszenie i słuchanie. Słuchanie. Tak dużo mówiono o słuchaniu, że już się wszystkim odbijało tym słuchaniem. Do tego stopnia, że, przepraszam, jeszcze raz powiem o sobie, że sobie pozwoliłem na taki tekst na synodzie. Co z tego, że my chcemy słuchać, jak oni nie chcą do nas mówić? To znaczy, skąd ta pewność, że oni mają do nas jakieś pytania? Rzecz jest istotna. Towarzyszenie komuś polega najpierw na słuchaniu. Także wtedy, kiedy on jest odchodzący. Odchodzący. Słuchasz, dlaczego odchodzi? Co się stało, że odchodzi? Jezus ich słuchał. Dopiero kiedy usłyszał, jaki mają problem, potrafił ten problem opisać słowem Boga i pokazać jakieś wyjście. Ale to towarzyszenie, które jest najpierw słuchaniem, jest bardzo istotne w misji Kościoła dzisiaj. I teraz czemu ono służy? Ono służy rozeznaniu. Towarzyszysz człowiekowi, jeśli oczywiście cię dopuści do wspólnej drogi. Towarzyszysz mu i słuchasz go, bo chcesz mu pomóc rozeznać. Czego dotyczy rozeznanie? Pięknie Franciszek napisał w adhortacji. Rozeznanie polega na tym, że potrafisz pokazać, który moment w życiu tego człowieka jest momentem pokusy, a który jest momentem łaski. Nie dotyczy czego innego. Czy ma zmienić pracę, czy ma się przenieść do innego miasta, czy ma zmienić żonę albo narzeczoną, albo... Nie. Te dwie rzeczy. Co w jego życiu jest momentem pokusy, a co jest momentem łaski. Po to się komuś towarzyszy, żeby mu pomóc to rozeznać. I to jest to, jak dzisiaj Kościół widzi swoją misję.